teraz pan tym miechem rusza, tak? Żeby był ogień. Miech to inaczej. Miech to inaczej taka. Nie wiem, jak to nazwać. Taka dmuchawa, no. Miech to jest miech, no. Ojciec był kowalem. Pana ojciec? Tak. No i ja. Co pan pamięta no z dzieciństwa? I tak się pan nauczył? No i się uczył, że teraz te kowalstwo, to wszystko mechanicznie się robi. Takie udobne rzeczy to jeszcze robią, tak? Coś tam mało kto to robi. A pana ojciec utrzymywał się z tego kowalstwa? Tak. No i wtedy to dało się utrzymać. I co najczęściej robił? To my kuli wozy. Takie. Później na gumowych kołach, a jeszcze ten. Pomagałem obciągać drewniane koła, obkuwali. Czyli tak zwane żelazniaki. No, to półgórę mieszę. Wszystkarnie. Wszystko robiłem. A takie domowe dla gospodyń coś było, czy nie? Nie, raczej nie. Ty kłódki, klamki. Tego to nie robili. Kiedyś jeszcze ojciec za tego, za dziedzica, to bryczki robili. Ryszały, nie ryszały. Można tutaj sfotografować ten miech. No właśnie, już momencik, to idziemy tutaj. No tu jest troszkę ciemno. Tutaj przejdziemy do tego ognia. Ups. A w sztudole była pani? Nie, jeszcze nie. Sznopki kręci. No zaraz pójdę. Czyli musi być piec w takiej. Miech. No i kowadło najważniejsze, prawda? Kowadło, młoty. Młoty. Kleszcze. Ale tu strasznie dużo jest tych. To jest kleszcz. To są kleszcze. Młot. Kowalski. Młot, czyli to najważniejsze. Tak. A te tutaj narzędzia? Tu to jest tylko bardzo duże. Podkowy odkorny. Aha, to co się tutaj robiło. Tak.